office, huh? No witam was serdecznie, sprawdzamy wszystkie pomieszczenia, nie sprawdziłem wszystkich. Mówię, a wam zostawię, zobaczycie sobie, możecie jakąś znajdźkę znajdziemy. Wiemy, że Passos w ogóle nie zszedł na dół. Tu zobaczymy, co tu... This was where Marcelo was supposed to be sleeping. He'd barely come down to this deck. Passos had the name of the bar where I was drinking my life away. I should have put things together then, instead of waiting for Da Silva to walk me through it real slow. Czyli zaczyna powoli się klej, czyli wzięli jakiegoś... I had a way of making any space my own. Wzięli po prostu jakiegoś gościa, Pirates wouldn't get everything. Który no miał sławę, jak to się mówi, w mieście człowieka, który stracił rodzinę. Tak moje przypuszczenia są. Stracił rodzinę, non stop chyla, na emeryturze jest. Czemu by go nie wziąć i tam wiadomo, no nie? Nie udupić. A co tam? O, tu broń. A weźmy go. Tak sobie pomyśleli, weźmy go, udupmy w, jak to się mówi, w jakąś sytuację, w której... Przyjechał sobie gościu do pracy, nie podobała mu się pensja, no to my go kropniemy. The radio. Maybe I could send out an SOS. Zobaczymy. Aha. Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Sprawdzamy każde miejsce, każdą dziurę. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Powiem wam jednym słowem, że wzięli pomysł prawdopodobnie z jedynki chyba. Tak? Z jedynki? Łodzi? Było czy w dwójce? W jedynce to było na łodzi. Prawda. W jedynce było w łodzi z tam jakimś ruskam. No i... Po nogach. Bum, bum. To jest fajnie pokazane, jak te kule przechodzą na wylot. It was like the need for a wake-up whiskey after a two-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, czekajcie. Max. Czekajcie, gdzie tutaj? Gdzie tu trzeba wejść? You have to do this. There wasn't much air left. Aha, zobaczymy. Dawaj, dać da radę? Żyjesz? I shut down one engine, but it didn't make much difference. Dobra. Czyli wiemy co zrobić. Rozwalają typów. Ale nawet, patrzcie, headshota mu zarąbałem. Dobra, szybko. Odetnij. Podwójnie melanżu? Move. I shut down one engine, but it didn't make much difference. Dawaj. Okej. There. I can breathe again. Now the boat can get
back to smelling like stale margaritas and greed. No to nieźle. Wow! Boom, 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 boom. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Mhm, nieźle. Tutaj rewolwer. Pokaż co mam. Aha. To, ale tu nic nie mam ciekawego. Zbawię plamę krwi. Well, I'd been dead to the world. Some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Gdzie ich zabrali? Też pytanie. Będzie jakaś headshot? Nie ma. It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Biedna panienka. I still didn't know what the hell happened. O, tam jest złota broń. Idziemy. Oho. Poczekajcie chwilę, ja zaraz przyjdę. Mówię wam, te kobiety. Drogi. Zobaczymy, może gdzieś tam po drugiej stronie, tutaj to później. Tu nic nie ma. Zobaczmy tutaj. I didn't like to think what was behind the door. Czekajcie, zobaczymy jeszcze tutaj coś jest. O, widzicie? I had to save some valuables. Aha, czyli tutaj ktoś sobie biegał, ćwiczył. No dobra, siłownia fajnie na stole, zobaczmy dalej. Dzień dobry. Czego oni tu szukają? The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Oni szukają safe'u. Something on the boat had attracted the sharks. Ktoś przyjdzie? Sorry. Poplamiłem krwią, ale co tu chcieli? Zbadać ścianę. Whatever they were looking for appeared to be gone. Czy tak jakby kasa oni szukali? No bo jakie to inaczej? Jak to inaczej by to nazwać? Jakby to nazwać, że rozbierają łódź? No, kasę, narkotyki. Na pewno jakieś kosztowności potrzebowali do tego, by coś tam zdziałać, tak? Nic nie ma. No to może się schowam. Dobra, to nikogo nie widzę, by przybył. Wejdźmy tu wszędzie, czy oho. Nieźle szukali tutaj coś, o jest. Chyba była nieźle wyposażona. No nie wiem, bo ochrony tu nie było. No. Miguel, venid para acá! Na kiblu siedziałeś i się zestrałeś. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? Też prawda. Bo może szukali. O, coś tu było. It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. No, no. Ma tu rację. Coś tutaj śmierdzi. To wszystko z pasosem, mówisz, że związane jest, tak?
Dobra. Dobra. Nie widzę się za bardzo, tutaj się chowałem. I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. Nieźle. Masz jakąś dla mnie amunicję? Nie, tylko rewolwer. No tutaj, o, to mi się bardzo podoba. Tak by byli piraci, no na to wygląda. Tutaj coś jest? Nie ma. Tu jest telefon. Chodźmy dalej. Tu coś się działo. Tutaj są jakieś buteleczki, fleczki. Tu nic. Telewizor. Wyłączymy. Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Nie mogłem. Są piraci, normalni piraci. Co oni tu chcieli? Aha. Aha. Zobaczmy, czy zagram na pewno. No, Max, tym razem ci uda? Może przy następnym rozdziałku. Przy następnym pianinie. Zobaczymy, no. Tu jakiś but. Aha, tu. Dwa za jednym pociskiem! Kurwa, to z jedna... O, to się weźmie. Szkoda, że tylko tyle amunicji jest. Bardzo szkoda. O, może... Może tutaj jest więcej. Nie. Szukajmy dalej. Zginąłeś!
Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Co my tu mamy? No. Zaraz coś wróć. Muszę tu zaraz wróć. O, może już najlepiej. Co my tu mamy? I spotted Passos and Marcella. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it. It didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Coś mi tu śmierdzi. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. They were using that building to get across the canal. No moi drodzy, ale już kolejne rzeczy, moim zdaniem to... There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Powiem szczerze, że dalsze losy... tym zakończeniem kończę z wami grę. Ja byłem... Moim imieniem nie przywitałem się z wami w ogóle, ja jestem Lazy, oczywiście wszyscy wiecie z mojego kanału. Więc do zobaczenia. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć.